Witam serdecznie. Hello everybody. Dzisiaj sobie przychodzimy poziom o nazwie Remora Bay, autorstwa nikogo innego jak Grey Cata. Zobaczmy, mamy jakieś tutaj góry. Coś zestrzelę tego szczura, dziękuję. Widzicie, przychodzimy jego poziom. I tutaj mam katnipa, okej. No, obiecałem jakiś quality poziom, więc... I deliver. Zaczekajmy. Okej. No hurry up. O, no. Okej. Uff, już myślałem, że mi się nie uda. I thought I was gonna fail on this point. Dobra, to gdzie my tu wchodzimy? A, tutaj. Kolejny katnip. Do czego już będzie? Tu pewnie będę musiał doskoczyć. No dobra. Hops. Dobra, udało się. Pierwszy sekret zaliczony. Kto wie, może dzisiaj nie będę musiał używać MP Play All Day. Ciekawe, kiedy następnym razem zdarzy się okazać na jakieś community games. Tak. Like I wonder where it's gonna be next time where we're gonna have like an enormous multiplayer game. That was fun. Dobra, co my tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. I przepływamy dalej. A opuszczamy jeden statek i kierujemy się na kolejny. Póki co... Okej, to się cofało. O nie. No nie, tak się nie robi. Przepraszam bardzo. O, to co ta zmywa w ogóle zrobiła? Okej. O, no i coś mi tam wpadło. Perfekta nie będzie. A już trudno. Pokażmy tyle poziomu, ile się da. Wiem, że tam coś zostawiłem, więc zaraz tam wrócę. A po prostu zaoszczędzę sobie trochę czasu zniszczeniem tych przeciwników. O boj, za szybko się działo. Co my tu mamy? Jakąś platformkę, okej. Ja sobie mogę tu zaskoczyć, co nie? Gdzieś tutaj przy okazji jakiegoś szczura. A, okej, tutaj dojdę dodatkowego życia, które tak niefortunnie straciłem. No muszę uważać, nie wiem co tutaj Grey Cat nam zgotuje. A ja spadłem. I tak głupio straciłem życie, no. Okej. Nie doskoczę tutaj bez katnipa, chyba że użyję running clipa. A voila. Da się. Czyli widać, że nam tu autor lubi użycie running clipa. Muszę to o tym pamiętać. Tu się nie dostanę. Ładnie to jest wszystko zrobione. A, i tutaj wejdziemy. Co on zrobił spadając? Nie mam pojęcia. Coś tu będzie? Nie, tu jest tylko ten szczur, co do mnie wcześniej strzelał. Okej, czyli mam takie sekcje podzielone na statki. Podoba mi się to. Też w sumie, no, kurde, każdy poziom w stoczni chyba tak jest podzielone, co nie? Na to nie wskaczę, okej. No ale... O, tu widzę niedźwiedzia. Ładnie to jest zrobione. Na tym poziomie, o, na przykład taki ładny ustęp. A, poczekajcie, tu mogę spaść, co nie? Wow, blisko było. I to draństwo cały czas tutaj lata. Wait, I have an idea. Oh, never mind. I'm trying to take out the seagull with a dynamite. Oh no!
Dobra, udało się. Żyje nadal. No dobra, teraz zbierzemy te pozostałe skarby i możemy wracać. Trochę tu jest backtrackingu takiego. No może nie tyle backtrackingu, ale przechodzenie przez te same obszary, gdzie wcześniej byliśmy. Jest napisane death. Wiem, że zginę jak spadnę. Nie wiem dlaczego to zostało. Czy to się da usunąć? Okej, okay, będzie szczur na końcu. Tak, tak, wiedziałem. Dużo szczęścia w tym momencie. Dobra, tutaj coś mamy. Ow! Co to było? O, autorze. O, tak się... Dobra, to było... To było wredne z twojej strony, ale doceniam za kreatywność. Mieliśmy stalaktyt, który był w formie liny. Gdy to jest poziom 8, to się tutaj gracz nie spodziewa tego typu zagrywek. No dobra. Co my tu mamy? Sobie przelecę wyżej, potem wrócę w to miejsce. Tak, to jest spadek. Dobra, wiecie co? Nie. Spadać. A, jest ich więcej. Dobra. Używajmy magii, bo potem i tak się kończy na tym, że jej nie używam. I monetka. A, szczerze mówiąc, a budowa tych statków nie jest aż tak trudna w edytorze, co? Musiałbym spróbować. A i po prostu wracamy bardzo ładnie. A przyjemny poziom, nawet się pewnie by miło grało w multiplayerze w coś takiego. Okej, co my tu mamy? To mi wygląda na coś tak. Coś dla katnipa, co nie? Dobra, to oczyśćmy to z przeciwników. Gdzieś tu będzie katnip. Na mur beton. A tu jest zejście i na dole jest... A, punkt zapisu. Dobra, to my się cofamy. Ale tam jeszcze nie ogarnęliśmy tego, co z tyłu było, co nie? Czy w tym miejscu trzeba katnipia? Albo i nie. Albo i nie trzeba. Koronka. Powiedziałem, że na głównej trasie, no ale... Ja się trochę czuję zagubiony w tym momencie. O! Jest teleport, nice. Jakiś sekrecik. Nawet musiałem używać katnipa. Dobra, dev. Oczywiście, wiem co mnie czeka na dole. Pamiętam, że jak kiedyś w edytorze tam się bawiłem, to właśnie ten. To wyskakiwało. Nie wiem dlaczego tutaj zostało. Okej. To jest obszar, po którym mogę chodzić? Tak, to jest obszar, po którym mogę chodzić. Ja się boję, bo za chwilkę mogę tu spaść. Chwila, moment. Tak, ja tu mogę wskoczyć. Okej, to jest sprytne, autorze. Podoba mi się. Dobra, nie wiadomo, nie będę spadać. Skoczę z powrotem tutaj i teraz zobaczymy, co jest. Tak, mogę po tym skachodzić. Okej, to będę musiał uważać. To jest kolejny punkt zapisu. Gdzie ja kurde jestem? Where am I? Dobra. Zupełnie nie rozpoznaję tego miejsca. Nie, no to jest gdzieś do przodu. Wysłał mi ten teleport.
I feel like I'm a little bit too far away. There's another checkpoint over here. Okay, I think I'm going through the level from the wrong side. O, tutaj też da się spaść. A, może ten przychodziłem. Dobra, rip monetka. No dobra, przechodzimy poziom od lewej strony. A raczej od prawej. Dobra. Trochę was jest. A muszę uważać na HP, bo tutaj za dużo leczonka niestety nie ma. Kurde, ale się wybronił. Dalibyście trochę leczenia. Tu nic nie ma, ale tu się da chyba katniwę dostać. Zobaczmy, co tutaj na mnie czeka. 20 HP, dajcie mi to. A w tym momencie to się zacznę bawić dynamitem. A, jest teleport. A, jest ten checkpoint. Okej, okay, I'm a bit confused. I'm just gonna come back to where I left those enemies then. Nie mogę tu spać, rzeczywiście. Hop. Dzień dobry. Powróciłem i straciłem życie. Bo zapomniałem, że mam mało HP. Ech. Okej, okej, okej. Nie ogarnąłem, że tam był spadek. Spokojnie, przejdźmy to od lewa do prawa. Oh my goodness. No nie powiem, trochę mnie mylił układ tego poziomu. Nie wiem, tak jak przychodzenie z jednego statku na drugie, czy jakiś teleport, który wysłał mnie do przodu, to w ogóle nie wiem po co był. Może to jakieś specjalne coś, co fajnie można by wykorzystać przy multiplayerze. Nie wiem. Tam u góry coś jeszcze jest. Będę musiał tam się udać. Któregoś dnia. Czy ja tu mogę zejść? Nie, nie mogę. Ale zobaczmy, co tutaj mnie czeka. Spadek, spadek, spadek. Okej, okay. I tu chyba byłem, bo jest... A nie, tu nie byłem. Rozpadajcie. I tutaj skończyłem, tak. Amunicja też mi się kończy. No i po co się dałem złapać? Spadać. Dobra, i tu już byłem. Dodatkowe życie. I czyżby jakiś sekrecik? Nie, tylko berełka chyba. Unless... Nie. Dobra, teraz możemy w końcu wracać. Nie wiem, dlaczego tu jest obcięty ten okręt w ogóle. Dziwaczne są niektóre rzeczy w tym poziomie, no ale dobra. No to jeszcze tego delikwenta zapomniałem. No dobra, teraz tak łazimy i sprawdzamy, co żem ominął. Ominąłem punkt zapisu chyba. Tak, tu mnie zabiły te liny. I zacząłem chyba wchodzić wyżej. Tak, tu był ten spadek. A, i tu mam przeciwników, dobra. Dobra, za monetką nie będę tam skakać. Tak daleko. Tu niczego nie ma. A, czyli wracamy teraz do tamtego punktu zapisu po prostu. Okej, jestem z powrotem tutaj. Tu mamy kolejny teleporcik. Dobra, zobaczmy, gdzie on prowadzi. A. O,
To był kolejny bait. Co nie tam tutaj autor z nami pogrywa w takim wypadku. Tak myślę, że tego nie skorzystam, bo już wszystko tutaj obszedłem, prawda? Tak mi się wydaje. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Dobra, dobra, dobra. Przez te głupie pierwszoplanowe obiekty nic nie widziałem. Okej, i wracamy tutaj. Ja tylko sobie zaliczę te monetki. Chyba nic nie zostawiłem z tyłu. Ciężko mi powiedzieć. Dobra. Postaram się nie stracić żadnych skarbów. Boj, teraz będę musiał się rozpędzić. Tu kolejny running clip jest potrzebny. Dobra. Dobra, dobra. Teraz skaczemy z tej pozycji, żeby zdobyć koronkę. I to chyba wszystko. I think that's all from this section. I see. Oh boy. Okej. Jak to go idzie? Ja w końcu popełnię błąd, ja wiem. Że w końcu, halo? Przepraszam. Czy to się już może skończyć? Ja nie chcę powtarzać tego drugi raz. When does it end? Okej, udało się. Okej, się robi coraz dziwniejsza. I wiem, że mogę się tutaj dostać, co nie? Nie, no to jest spadek, po tym się nie da chodzić, co nie? What the hell? Okej. Oh boy. Dobra, to trzeba magii używać. O nie! O nie! Ty autorze wredny! Tak się nie robi. That wasn't fair. Okej. Ojajajaj, i się pomyliłem. Oczami mamy 10 żyć, łącznie 0, no teraz 9. O nie. Ja myślę, że oni nic przy sobie nie mają, bo stali w takich miejscach. No to autor miał ostatni ubaw ze mnie w takim wypadku. I tu jest walka z bossem. Już. No dobra, muszę tylko jeszcze ogarnąć, jak się o tym poruszać. A, już wiem. Aż kurde, no. Okej, po co ja to robię dla dwóch monetek? Ktoś jest to mi w stanie wytłumaczyć, nawet nie zauważając, co tam jest. Screw it. Aha, the soon to be deceased Captain Claw. Co my tu mamy? Give my regards to Red Tail. Czy ja tam mogę doskoczyć? Okej, ja to normalnie do tego... Okej, dlaczego tam nie doskoczyłem, nie mam pojęcia. Jeszcze raz. Okej, nie, ja się tak nie będę bawić. Kolega mógłbym się tu z nim bawić, tak, ale jego po prostu mogę zrzucić. Otóż to. Bez jakichś zbędnych formalności. Ja tu sobie zobaczę, co tu jest. Może to jest jakiś sekrecik.
Nie, nie wydaje mi się. Pusty statek. Szkoda. Dobra, Remora Harbour chyba tak się nazywało. Bardzo dobry wynik bym powiedział. No, gdyby nie te przeklęte dwie czaszki, co mi uciekły, to miał wszystkie czaszki. Musiałem gdzieś ominąć jedno miejsce z koronką. No, ten jeden krzyżyk, co mi wpadł do wody też. No i jedna sztabka pewnie też się odbiła jakąś kąpiel. I 10 monetek. Myślę, że całkiem dobrze wyszło. Nie, od razu widać, że jakość poziomu znacznie lepsza też. W końcu jest Greycat. Chociaż było takie parę dziwnych miejsc, miałem wrażenie. No, pali ich obudowę, ale mam wrażenie, że trochę te rozstawienie tych checkpointów mogło być lepsze i ten teleport dziwny, nie mam pojęcia, co tam się w tym momencie działo. Ale dobra, w każdym razie to było na tyle z tego custom levela. Będzie w następnym tygodniu, oby następny level. Więc to by było na tyle, trzymajcie się i pa pa!